Witam Państwa w miejscowości Sędziejowice. Wracamy po tym feralnym piątku. Podczas właśnie tego dnia zadziało się pomiędzy 16 a 17 naprawdę bardzo dużo przykrych dla mieszkańców w skutkach zdarzeń. Silny wiatr, jeszcze silniejsze ulewy. Na drodze między Łaskiem a Sędziejowicami do tej pory leży mnóstwo powalonych drzew, co zapowiada to, co można jeszcze w dniu dzisiejszym zobaczyć. Moim gościem i Państwa przede wszystkim jest wójt gminy, pan Dariusz Cieślak. No właśnie, panie wójcie, jest dzisiaj środa, proszę powiedzieć, jak udało się Państwu poradzić na dzień dzisiejszy z tą sytuacją, która miała miejsce w piątek, bo wyglądało to bardzo źle. Wiele rodzin, wiele gospodarstw domowych, drzewo stan w Państwa gminie bardzo mocno ucierpiał. Tak, to było takie 15 minut grozy mieszkańców gminy Sędziejowice. Między tą godziną 16.40 i 17.00, tak to szacujemy, przeszedł tutaj bardzo, bardzo duży nawał deszczu, wiatru. Niektórzy twierdzą, że to też była trąba powietrzna. Tak naprawdę trwało to 15 minut. Ja wyszedłem z urzędu po przejściu tej nawałnicy i wszystko w miejscu, w którym stoimy, leżało dookoła. Te drzewa, wielkie drzewa wieloletnie przy drodze wojewódzkiej położyły się jak przysłowiowe kostki domina, ale jeszcze większy problem był taki, że wielu mieszkańców miało uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i dachy na budynkach gospodarczych. Automatycznie zadziałały wszystkie systemy alarmowania, powiadamiania, natomiast strażacy, żeby w pierwszej kolejności dotrzeć do budynków mieszkalnych, musieli po prostu udrożnić przejezdność dróg. To sporo czasu trwało, natomiast tutaj z pomocą przyszli też mieszkańcy, sąsiedzi, którzy też ruszyli na pomoc swoim sąsiadom, którzy utracili dachy nad głową lub bardzo ucierpieli. Bywało tak, że w momencie, w którym straż dojechała, utorowała sobie drogę, to niektóre dachy już były zabezpieczone wstępnie przez mieszkańców, za co im bardzo dziękuję za ten gest wielkiej solidarności. Właśnie w takich sytuacjach chyba najważniejsza jest ta sąsiedzka pomoc, ale tutaj też bardzo dużo wysiłku i pracy w tych pierwszych godzinach włożyli ochotnicy strażacy, bo przecież macie kilkanaście jednostek i okazuje się, że są na waszym terenie w takich sytuacjach bardzo potrzebni. Tak, my mamy 11 jednostek OSP. One nie pracowały kilka godzin, nie pierwsze godziny, tylko tak naprawdę współdziałały z PSP przez pierwsze te 48 godzin akcji non-stop. W piątek strażacy pracowali do późnych godzin nocnych. Akcja zabezpieczenia ostatniego domu mieszkalnego zakończyła się około 2 w nocy. W sobotę też te prace już na następnych budynkach trwały do około 1 w nocy. Wielki szacunek dla strażaków, bo naprawdę pracowali do ostatnich sił, tak żeby zabezpieczyć to, co nasi mieszkańcy mają najcenniejszego, co przy kooperacji z mieszkańcami, z jednostką komunalną, którą też od razu w piątek zatrudniliśmy tutaj do usuwania strat, pozwoliło nam w piątek przystąpić do tego, co trwa do dnia dzisiejszego, czyli do wielkiego sprzątania. W tej chwili trwa szacowanie strat, to już wiem, natomiast proszę powiedzieć materialnie, patrząc na to, co się wydarzyło, żeby mieć obraz i skalę tego przykrego zdarzenia dla Państwa, jaki jest bilans w ogóle strat, mówiąc ogólnie o tym, co się u Państwa zadziało? Bilans cały czas się liczy tak naprawdę. My od razu w sobotę daliśmy informację do wojewody o zaistniałej sytuacji. Przekazaliśmy to za pośrednictwem skrzynki ePUAP. No i potem ruszyliśmy dalej w teren, bo mieszkańcy nas potrzebowali. Natomiast jeszcze tego samego dnia powołana została specjalna komisja do spraw szacowania tych szkód. Komisja zakończyła wstępne prace szacowania szkód około godziny 12 we wtorek i rozpoczęła pisanie wniosku do pana wojewody o pomoc doraźną dla mieszkańców. Mamy zweryfikowane 26 gospodarstw, które najbardziej ucierpiały, natomiast ci, którzy nie zostali ujęci w tym pierwszym spisie, cały czas mogą i zgłaszają się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, więc to wszystko jeszcze trwa, to wszystko jest bardzo takie płynne i może się jeszcze zmieniać. Wniosek, o którym powiedziałem, na pomoc doraźną na 26 gospodarstw wyszedł do 15.30 do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Mamy już potwierdzenie, że wniosek otrzymano, także czekamy na informację zwrotną i przyjmujemy dalsze zgłoszenia mieszkańców, bo to jest ważne, żeby być z nimi w bieżącym kontakcie. W tej chwili tak naprawdę największą potrzebą jest też energia elektryczna.
cały czas, mimo wytężonych prac PGE, jest jeszcze kilka lokalizacji, w których nie ma dostępu do prądu. To już jest piąty, szósty dzień. Oddziałuje to nie tylko na kwestie socjalno-bytowe, ale też w niektórych przypadkach na przykład na bezpieczeństwo, bo mieliśmy mieszkańców, którzy mieli w domu aparatury medyczne, pod które byli podłączane i tam też trzeba było dowieźć agregaty, zabezpieczyć funkcjonowanie tych aparatur. Tym też zajmowali się druhowie strażacy. Ja jestem po rozmowach wczorajszych z PGE, zadeklarowałem, że jeżeli tylko w jakiś sposób możemy jako gmina pomóc, czy to jednostką komunalną, czy jednostkami OSP, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby jak najszybciej ten prąd do wszystkich gospodarstw na terenie gminy wrócił i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Do wtorku, do końca dnia miała być odbudowana infrastruktura, ta, która uległa zniszczeniu, czyli te powalone, złamane słupy. Dzisiaj PGE miało skupiać się na już zgłoszeniach indywidualnych i do dnia dzisiejszego chcieli do późnych godzin wieczornych zakończyć usuwanie usterek. Natomiast skala zniszczenia jest duża, więc myślę, że trzeba wziąć pod uwagę to, że ten dzień może się jeszcze troszkę przedłużyć wbrew pozorom. Ale no, tak jak mówię, liczymy tutaj na sprawne działanie słup. My też jesteśmy do pomocy i tą pomoc zaoferowaliśmy, bo wiemy, że pogotowie energetyczne ma pełne ręce roboty. Niektóre z gospodarstw domowych, niektóre domostwo po prostu, w nich są tak potężne straty materialne, że te pierwsze środki finansowe, o których rozmawialiśmy, z zupełności na pewno nie wystarczą. Na co mogą liczyć jeszcze mieszkańcy, o co państwo jako gmina w późniejszym czasie, czy mieszkańcy będą mogli się zwracać? Komisja, którą powołałem w sobotę, ona już przygotowuje się do takiego większego szacowania strat przy wsparciu. Zobaczymy albo przedstawiciela nadzoru budowlanego, natomiast nadzór też ma pełne ręce roboty po tej piątkowej nawałnicy, albo rzeczoznawcę majątkowego i będziemy wnioskowali o takie konkretniejsze pieniążki na odbudowę, naprawę tych gospodarstw, które po prostu ucierpiały najwięcej, bo chodzi o to, że żeby pomóc tym, którzy są w najgorszej sytuacji. To rozpocznie się już w dniu dzisiejszym i będzie trwało przez najbliższych kilka dni. Jadąc tutaj widzieliśmy, że drogi, wszystko już jest udrożnione, chociaż to wrażenie na poboczach jest rzeczywiście wyjątkowe. Tysiące drzew dosłownie, połamanych jak zapałki. Przed nami upalny tydzień, zapowiadają synoptycy kolejne nawałnice, grad, deszcz, wiatr. Proszę mi powiedzieć na zakończenie naszej rozmowy, czy te gospodarstwa, które doznały największych szkód, są w pełni zabezpieczone i przygotowane do tego, żeby ten deszcz jeszcze bardziej nie niszczył majątku. Panie redaktorze, w pełni zabezpieczone i bezpieczne byłyby wtedy, gdyby zamiast plandeki na tych budynkach były dachy. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić ani my, ani mieszkańcy w przeciągu kilku dni. Dachy są zabezpieczone najlepiej, jak potrafili to zrobić druhowie strażacy, czy nasi mieszkańcy, czy osoby, które pomagały. Natomiast my dzisiaj zrobiliśmy rano odprawę w urzędzie, przygotowaliśmy wszystkie służby nasze, zarówno jednostkę komunalną, jak i OSP w stan gotowości na popołudnie. Mamy z magazynu obrony cywilnej wojewody wiezione dodatkowe plandeki, więc w razie czego będziemy oczywiście w gotowości, żeby nieść pomoc naszym mieszkańcom, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale mam nadzieję, że scenariusz piątkowy już się nie powtórzy. Z własnego doświadczenia, z tego co pan miał okazję przeżyć, zobaczyć, bo uczestniczył pan bezpośrednio w tym wszystkich wydarzeniach, zarządzał pan, kierował tym, co się dzieje. Na przyszłość, co chciałby pan powiedzieć mieszkańcom, nie tylko gminy Sędziowice, ale w ogóle wszystkim w takich sytuacjach, o co by pan apelował? O to, żeby w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie nawałnicy, a później pamiętać o ludzkiej solidarności, bo bez tego nie uporalibyśmy się z tymi podstawowymi skutkami tak szybko, jak udało nam się to zrobić. Także po pierwsze bezpieczeństwo w trakcie, a potem solidarność. Pamiętajmy o tym. Bardzo dziękuję panie wójcie za rozmowę. Szanowni państwo, dzisiaj jest środa, pogoda jest taka jaka jest. Synoptycy niestety zapowiadają kolejne nawałnice. W związku z tym bardzo proszę potraktować bardzo poważnie ten apel, który tutaj przedstawił pan wójt. My również się przyłączamy do tego apelu. Bądźcie ostrożni, zadbajcie o własne bezpieczeństwo. Państwa gościem był wójt gminy Sędziowice, pan Dariusz Cieślak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.